bezprzewodowy manipulator Intka WR-L2 dla systemu ABAX 2. Występuje on tak naprawdę w jednej obudowie, w różnych kolorystykach frontów. Tutaj możemy sobie wybierać, jeśli chodzi o biały, szary, taki jak ten czarny. Natomiast występuje tylko i wyłącznie w tej wersji obudowy. Ja tutaj mam zaklejony switch, bo system jest normalnie działający. W normalnych warunkach klawiatura jest martwa, dopiero ją budzimy po przyciśnięciu któregoś z przycisków. No, jesteśmy teraz w trybie serwisowym, także tak wygląda klawiatura. Wielkością nie odbiega od klawiatury standardowej, natomiast design już jest taki troszkę. To co jest ważne, klawiatura również posiada czytnik breloków kart. Jest to dokładnie bliźniaczy model klawiatury przewodowej KLFR. Nie możemy tutaj jedynie podłączyć dodatkowych linii klawiaturowych, tak jak to odbywa się w większości klawiatur przewodowych. Także jedyna różnica, no oprócz tego, że klawiatura przechodzi w stan uśpienia, jeśli ją wybudzimy, mamy kilkadziesiąt sekund do komunikacji. Dziękuję serdecznie.